Jesteśmy tak bardzo w pędzącym świecie i tak bardzo mamy deficyt i tak bardzo jesteśmy niewysłuchani w codziennym życiu, że kiedy już to w ogóle dostajemy, to to się okazuje być jakimś y elementem wow. I tak jest, że zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym my między sobą załatwiamy sprawy. My bardzo często rozmawiamy o tym, co jest do zrobienia albo rozliczamy drugą osobę z tego, co zrobiła. Natomiast potrzeba bycia wysłuchanym i uwaga, co za tym idzie, usłyszanym, no jest naszym neurologicznym paliwem. W związku z tym, my się potrzebujemy nauczyć słyszeć i słuchać. Ale jak już wiecie z różnych innych y, webinarów, czy podcastów, czy spotkań, głodny głodnego nie nakarmi. Czyli co to oznacza? To oznacza, że to, że. Jeżeli ja mam deficyt bycia wysłuchaną, to ja bardzo będę chciała mówić do drugiej osoby, a będzie mi trudno jej słuchać, a już niezwykle trudno będzie mi usłyszeć to, co ona do, niej mówi, do mnie mówi. I tak to wygląda, że ludzie uczą się empatycznej komunikacji, czyli uczą się tak zwanego komunikatu ja, nawet już go mówią prawidłowo, a potem wracają do mnie i mówią: To nie działa nie działa, bo wiesz, bo ja powiedziałem prawidłowo, a druga osoba nie zareagowała tak jak chciałem, chciałam. Albo y, wydawało mi się, że mówię to w sposób taki, który mógłby już tej drugiej osobie wylądować, a spotkałem się z atakiem. I to co jest ważne, to to, że my możemy powiedzieć komunikat w, w sposób najbardziej prawidłowy, a druga osoba może go usłyszeć w inny sposób. Czyli to co jest ważne w komunikacji to to, że my się też potrzebujemy nauczyć słuchać i słyszeć, co druga osoba do nas mówi, ponieważ my bardzo często, no powiem to wprost, mamy popsute uszy. Jak wiecie, w porozumieniu bez przemocy yy, Marshall Rosenberg, twórca porozumienia bez przemocy, używał metafory dwóch zwierzątek. Pierwsze zwierzątko to szakal. Drugie zwierzątko to żyrafa, czyli szakal to jest um, ten rodzaj komunikacji, który my mamy, um, można by było powiedzieć, skrzywiony albo jakiś taki trochę zepsuty, bo to są wszystkie te komunikaty, które zawierają krytykę, ocenę, um, atak, pretensje i my w tym jesteśmy dobrzy, ponieważ jak jesteśmy w tym wychowani, to my umiemy to robić. I Metafora szakala, tak przypominam tylko, to jest metafora, w której um, kiedy patrzymy na szakala z daleka, to szakal wygląda jak pies. Czyli my zawsze mamy dobrą intencję. Naprawdę, zawsze. I naprawdę, zawsze chcemy powiedzieć różne rzeczy, żeby zadbać o siebie i o drugą osobę. Ale niestety, forma. W której to robimy, jest często nadużywająca dla drugiej osoby. Ja mam w głowie taki przykład, taki, który mnie najbardziej poruszył kiedyś na warsztacie: kiedy jedna uczestniczka powiedziała: Moja mama, chcąc mnie zmobilizować do odchudzania, mówiła, że jak będę taka gruba, to nikt mnie nigdy nie będzie chciał. Nie? I teraz matka robiła to z dobrej intencji, naprawdę. Chciała zadbać o zdrowie córki, pewnie nawet chciała zadbać o jej atrakcyjność. Nie wiem, nie znam intencji, ale forma jest nie do przyjęcia. To nie mobilizuje do tego, żeby to usłyszeć jako troskę, tylko to jest absolutnie wymierzone przeciwko. I na pewno macie takie sytuacje, w których chcieliście o kogoś zadbać, a on się odpalał, nie? czyli albo nie reagował. Albo reagował negatywnie, albo reagował w taki sposób wycofujący go. Tak? I to jest ta komunikacja szakalowa, w której, jeśli jesteśmy wychowani czyli słyszeliśmy dużo krytyki na swój temat albo słyszeliśmy, że jesteśmy beznadziejni albo, no właśnie, słyszeliśmy, że nikt nas nie będzie chciał to my potem w różnych komunikatach, które ludzie do nas mówią Słyszymy te dawne słowa, to jest bardzo ważne, czyli te zepsute uszy polegają na tym, że potem ktoś mi coś mówi, a ja nie słyszę tego, co on mówi do mnie w warstwie werbalnej. Ja słyszę w tym podtekst. To jest ta sytuacja, w której yy, ja się bardzo często z tym spotykam, kiedy mówię coś wprost do kogoś yy, i mówię to szczerze, bo tak myślę. To ten ktoś mówi, M, na pewno jest jakaś ukryta intencja, na pewno mówisz to po coś, no albo słyszy to w sposób zniekształcony. Czyli te zniekształcenia, które potem się nam pojawiają w słuchaniu i słyszeniu, wynikają z tego, że my naprawdę mamy taką historię ze sobą. Czyli my naprawdę różne okropne rzeczy słyszeliśmy, albo uwaga, słyszeliśmy w ogóle komunikaty mówione z tekstem. No. Czyli um, albo była krytyka wprost, albo było to wszystko takie domyśl się, albo mogliśmy też w tej komunikacji szakalowej być po prostu zanurzeni wiecie w, taki, um, w takim błotku ironii, złośliwości, sarkazmu, gdzie my potem, kiedy człowiek mówi do nas wprost. Zastanawiamy się, czy to jest znowu złośliwość, czy to jest znowu ironia, nie? Ktoś ci mówi, pięknie wyglądasz, a ty się zaczynasz zastanawiać, o Boże, o Boże, jakby co tu, co tu się wydarzy. Albo y <laughs> y już niektórym to mówiłam, y kiedyś to mówiłam, jak y napisałam do pana Hydraulika, który mi robi remont. Y Panie Jacku, dziękuję za to, że zrobił pan tak dużo w tym tygodniu, a on mi pisze. Nie musi się Pani na mnie wyżywać, że się nie wyrobiłem z pracą. Nie? Ja siedzę i czytam tego SMS-a 10 razy, co tu się wydarzyło. A on, ponieważ całe życie był łomotany i całe życie słyszał krytykę, on to przeczytał jako krytykę. Ja piszę, dziękuję za to, co Pan zrobił, a ten słyszy, zrobiłeś za mało, bo prawdopodobnie przez wiele lat był zanurzony w ironii, sarkazmie, szyderstwie i tak dalej. I drugie zwierzątko, którego my się potrzebujemy nauczyć, albo inaczej, którego uszy potrzebujemy sobie wykształcić, to jest żyrafa. I teraz, o co chodzi z tą żyrafą, albo o co chodzi w ogóle z porozumieniem bez przemocy? To jest bardzo trudne. Im dłużej z tym pracuję, tym bardziej to odkrywam, że podstawowa rzecz w porozumieniu bez przemocy jest taka: zakładam dobrą intencję drugiej osoby. Nawet jeżeli on mówi coś do mnie w sposób obcesowy, nawet jeżeli to, co mówi, jest dla mnie szorstkie, nawet jeżeli to, co mówi, jest dla mnie jakoś mnie lekko dotykające, to ja chcę usłyszeć w tym dobrą intencję. I co to znaczy dobrą intencję? Dobrą intencję to znaczy, że on chce, ona chce, zadbać o coś ważnego dla siebie, tylko nie umie tego zrobić w taki sposób, który byłby dla mnie łatwy do słuchania. Czyni, jest takie piękne zdanie Marszala Rosenberga, które uwielbiam, szakal to żyrafa z problemami komunikacyjnymi. Czyni, każdy z nas chce zadbać o relacje i o siebie w relacji, bo to, co Wam wielokrotnie powtarzam, My wszyscy potrzebujemy bezpiecznej więzi. I to jest dla nas bardzo ważne, żeby być w dobrych, bezpiecznych relacjach. Czyli wszyscy, którzy mnie słuchacie, zawsze chcecie mieć bezpieczeństwo w relacji, czy to prywatnej, czy zawodowej. No człowiek z automatu tak działa, bo przynależność daje nam bezpieczeństwo. Każdy z nas chce być przyjęty. Tylko, że to, co się dzieje. To to, że ponieważ nie znamy języka, który byłby językiem, potrzebuje, jest dla mnie ważne, hmm, e, chcę być dla ciebie i z tobą w relacji takiej, która dla nas będzie bezpieczna, bo mamy różne nawyki językowe, to nam jest po prostu trudno, zarówno w taki sposób mówić, jak i to słyszeć. I potem mamy tak, taką nakrętkę, czyli można by było powiedzieć, że o, większość konfliktów i większość tak zwanych nieprzyjemnych emocji nie wynika z tego, co ludzie do nas mówią. Wynika z tego, co my słyszymy, w tym, co ludzie do nas mówią. To jest bardzo ważne, bo ludzie, to co mówi Marshall Rosenberg, mówią zawsze tylko dwa komunikaty. Albo mówią proszę, albo mówią dziękuję. Natomiast to proszę i to dziękuję. Czasami może być trudne do przyjęcia. I teraz o co chodzi w tym słuchaniu i słyszeniu. Otóż, w słuchaniu i słyszeniu możemy mieć kilka tak zwanych uszu. Normalnie, oczywiście, człowiek ma dwoje uszu. Niektórzy mówią, że jednym wpada, drugim wypada. Ale miejmy nadzieję, że tak nie jest. Natomiast możemy mieć cztery rodzaje uszu, kiedy ktoś coś do nas mówi. Pierwsze uszy to są uszy szakala na zewnątrz. Czyli ktoś mówi do mnie komunikat. Mówi o czymś ważnym dla siebie. A ja ten komunikat biorę i traktuję go jako okazję do oskarżenia innych. Pokażę Wam to na kilku przykładach. Pierwszy przykład: <laughs> żona mówi do męża: Chciałabym, żebyś częściej przynosił mi kwiaty. I teraz, jeżeli on sobie włączy uszy szakala na zewnątrz i usłyszy, ten komunikat jako zarzut do siebie. Chciałabym, żebyś częściej przynosił mi kwiaty. To zacznie krytykować tą żonę, czyli co ty sobie wyobrażasz? Inni tak nie dbają o swoje żony jak ty i przecież jak ja robię wiele różnych dobrych rzeczy. Przecież ja się wyrabiam z innymi rzeczami. Gdybyś była milsza, to może bym ci przynosił kwiaty, a właściwie to za co ja mam ci przynosić kwiaty. Tak? Czyli mamy odpą w kierunku tego, że tłumaczymy, że okoliczności i ta druga osoba jest źródłem tego, że my czegoś nie robimy. Inny komunikat, yy, denerwuje mnie Twój głos. To jest taki komunikat, który ja czasami słyszę. No i teraz mogę odpowiedzieć. Jak cię denerwuje mój głos, to nie musisz mnie słuchać. Jak cię denerwuje mój głos, to zacznij brać nerwosol. Czyli ja to słyszę jako przyczynek do tego, żeby usprawiedliwić y, swoje działania tym, co się dzieje na zewnątrz. Może być też tak, że y, uwaga, mąż mówi do żony: Zależy mi na tym, żebyś mnie przytulała. I zwykle taki mąż usłyszy, niestety, przykro mi panowie, tobie to tylko zależy na seksie. Nie? Czyli od razu jest atak, nie? i że od razu tam jest założenie złej e, intencji. E, jakby seks był zły, oczywiście, ale chodzi o to, że nie możemy się zatrzymać na tym przytuleniu. Nie? Czyli w komunikacji szakalowej. Przypominam, że szakal to zwierzątko, w którym szukamy winnych tego, że coś nie działa. W tym, w tym komunikacie uszu, szakala na zewnątrz, kiedy nam coś ktoś mówi, nawet że czegoś od ciebie chce albo potrzebuje, to my od razu szukamy usprawiedliwień i winnych. I to, co jest okrutne w tym. Um, tym, kiedy my włączymy sobie uszy szakala do na zewnątrz, przepraszam, to jest to, że my zaczynamy wypowiadać okropne oceny na temat drugiej osoby. Czyli zaczynamy być okrutni dla kogoś, z kim teraz rozmawiamy, albo zaczynamy być okrutni dla kogoś z zewnątrz, tak? Czyli ktoś mówi: Posłuchaj, nie dostarczyłeś mi raportu na czas. A my od razu mówimy: No tak, bo przecież jakby procesy nie działają tak jak trzeba, albo bo musiałem się zajmować e, tymi mailami, którzy, które mi ci debile poprzysyłali, albo bo mm, musiałem zająć się rzeczami, które do mnie nie należą, bo tam gdzieś pracują niekompetentni ludzie. Czyli w uszach szakala na zewnątrz nam jest po prostu bardzo trudno uznać, że my mamy coś do zrobienia. Że, że tak, że druga osoba mówi, że czegoś nie robię, i ja mówię, tak, nie robię, dobra, przyjrzyjmy się tej sytuacji. O czym świadczą uszy Szakala na zewnątrz? Świadczą o tym, że prawdopodobnie bardzo często słyszeliśmy krytykę i bardzo chcemy się przed nią bronić, bo uznajemy, bo każdy komunikat, który słyszymy, uznajemy jako informację o tym, że jesteśmy niewystarczający. Że coś z nami nie tak. Dlatego to, co jest ważne, zarówno w tych uszach, jak i w kolejnych, o których, o których opowiem, to słyszenie w sposób szakalowy jest informacją o nas. Ja to będę cały czas powtarzała, że jeżeli ja słyszę w tym krytykę, a nawet jeśli ktoś mówi krytykę pod tytułem 'Denerwuje mnie Twój głos, to znaczy, że ja nie mam zaufania do siebie'. Czyli uszy szakala są informacją o tym, że ja mam jakiś niestabilny obraz siebie, że albo może, nawet poszłabym nieco dalej, że ja mam zaniżone poczucie własnej wartości, że ja naprawdę to słyszę jako atak na mnie, jakby to było coś nie tak ze mną. W związku z tym, jeżeli Ktoś mi daje informację zwrotną, a już nie daj Boże, daje mi negatywną informację zwrotną, to jest mi bardzo trudno przyjąć to jako, hmm, może to jest dobry moment, żeby się temu przyjrzeć, może ja faktycznie tak robię, może ja faktycznie mogę coś z tym zmienić, ale zobaczcie, to jest trudne usłyszeć to jako, nie wiem, prezent albo podarunek. Jeżeli ja to od razu słyszę m, jako coś, co miałoby mnie skreślać albo mówić mi, że jestem gorszy, gorszy. Drugi rodzaj uszu, które możemy sobie w takich sytuacjach włączyć, to jest y, wzięcie winy na siebie. Czyli ten komunikat, który do mnie idzie, traktuję w sposób osobisty, jako krytykę lub jako oskarżenie. I czasami jest tak, że on jest wymierzony w nas, ale to od nas zależy, co my z tym zrobimy. Czyli chciałabym, żebyś częściej przynosił mi kwiaty. Ktoś, kto to słyszy, może usłyszeć jako: jesteś beznadziejnym mężem, nie wyrabiasz się, jestem z ciebie niezadowolona, wszyscy inni są lepsi niż ty. A przecież ona mówi tylko o kwiatach. Tak? Że warto zatrzymać się na warstwie werbalnej, pogadajmy o przynoszeniu kwiatów, a nie o tym, co się wydarza. E, jak ci smakuje zupa? Jest zasłona. No tak, bo ja nawet zupy nie umiem mu gotować, nie? No tak, bo ja się z niczym nie wyrabiam. <laughs> Komunikat: Denerwuje mnie Twój głos. Mogę usłyszeć jako informację, no nie nadaje się do prowadzenia zajęć. Nie powinnam robić tego co robię. Powinnam zacząć pracować nad głosem. Z zobaczcie, że w uszach szakala do wewnątrz od razu z automatu pojawia się słowo powinnam. Powinienem. Czyli jestem winna, jestem winny. Zależy mi na tym, żebyś mnie przytulała. No tak. Bo ja jestem zimną jakby rybą, tak? albo bo ja za mało dbam, albo no tak, bo znowu nie jestem wystarczająco dobrą żoną. I teraz zobaczcie, że w tych uszach szakala do wewnątrz i na zewnątrz mamy pewnego rodzaju taki taniec, że on się tak przeplata, nie? że im więcej słyszeliśmy krytyki, tym gorsze zdanie na swój temat mamy. Im częściej słyszeliśmy zdania typu: Przez ciebie się zdenerwowałam, jak mi się oczy zamkną, to wam się otworzą. To jest moje ulubione ostatnio. Bez mnie zginiecie marnie i tak dalej. To my faktycznie zaczynamy wierzyć, że my jesteśmy źródłem nieszczęścia innych ludzi i że jesteśmy winni temu, jak inni się czują albo. Jakie mają życie. I to jest to, te uszy szakale do wewnątrz, powodują, że potem bierzecie odpowiedzialność za to, co ludzie myślą i czują, i jest wam bardzo trudno dać negatywną informację zwrotną. No bo nikt z nas nie chce być katem dla kogoś, nie? Czyli bardzo często hmm, podczas warsztatów, kiedy uczymy się dawać negatywną informację zwrotną, ja słyszę, że uczestnicy mówią, no ale nie chcę sprawić jej przykrości, albo no, nie chcę, żeby jej było smutno, albo nie chcę, żeby się coś między nami popsuło. Nie? Czyli co to znaczy? <laughs> to znaczy, że my bierzemy odpowiedzialność za to, jak się poczuje druga osoba, ale nie bierzemy odpowiedzialności za siebie, że jeżeli ja nie powiem tobie, co nam nie działa, to ja będę smutna. I to moje potrzeby będą niezaspokojone. I oczywiście może się tak zdarzyć, że ja mówię prawidłowo komunikat, a druga osoba zaczyna mnie atakować. Jest bardzo często się to zdarza, że ktoś próbuje powiedzieć, posłuchaj, powiem Ci, co jest dla mnie ważne i czego potrzebuję, a tam się odpalają uszy szakala do wewnątrz. Ktoś mówi, no dobra, no to jestem beznadziejny. No tak jestem beznadziejny, to teraz Ci przywalę, jak Ty jesteś beznadziejny. To ten taniec szakalowy jest y, taki, powiedziałabym, niezwykle dynamiczny. <laughs> Oczywiście ktoś, kto reaguje z szakala na zewnątrz, a jest inteligentny, a zakładam, że wszyscy słuchający mnie są co najmniej wyjątkowo inteligentni, to potem siedzi i mówi, yy, mówisz, no kurde, jak mogłam się tak zachować, nie? Albo jest mi wstyd, że tak się zachowałam, albo to czytam, to powiedziałam. No i znowu mamy potem a historię szakalową pod tytułem no jaką jestem beznadziejną matką, że mówię takie rzeczy, albo co ze mnie za menedżer, że nie wytrzymałem, nie wytrzymałam, <laughs> jak mogłam się tak zachować, to, to się po prostu potem wydarza. No i znowu co robimy? Ładujemy sobie szakala do wewnątrz. I teraz, to co bardzo ładnie rozwija uszy szakalowe do wewnątrz, to są wszystkie komunikaty które mówimy w przypowieściach co to znaczy podam przykład z ostatniego spotkania mąż mówi do żony <laughs> nawet kot ma więcej czułości w tym domu niż ja no i no, no i tak można posiedzieć i się zastanowić o, o co chodzi w tym komunikacie Albo żona mówi do męża, widziałam taką ładną sukienkę na wystawie, nie? Albo, lidce to mąż przynosi kwiaty raz w tygodniu. No i teraz. Próbuj zgadywać, co tam się wydarza, nie? Czyli czy jak on lidce przynosi kwiaty raz w tygodniu, to ona mi mówi, że zazdrości lidce, Czy że ja też mam tak robić? Czy to, to w ogóle to jest zbyt skomplikowane, naprawdę. Ale komunikaty nie wprost służą świetnie manipulacji. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład to się, to się często wydarza w okolicy świąt. A ktoś mówi, ktoś mógłby mi pomóc w kuchni. No i ten widok tak siedzi, i mówi, oh, chyba, chyba, chyba trzeba się ruszyć, chyba trzeba się ruszyć. I wstaje i mówi, to w czym mogę pomóc? No teraz to już w niczym. Skoro ty nie wiesz, w czym trzeba pomóc, no to tu jakby już nawet w ogóle nie próbuj. Czyli to jest ta historia, w której ma się domyślić, ale jak już próbuje się domyślić, no to jakby jest lipa. Czyli mamy cały czas manipulację, w której druga osoba nie ma jasności. Zauważcie, że cała komunikacja szakalowa powoduje bardzo dużo niejasności, bardzo dużo zamieszania i to, czego szakal absolutnie nie potrafi, to nie potrafi zadać pytania. Czy ty teraz chcesz pomocy, czy nie chcesz? Czy jak ty mówisz, że hmm, jest zimno na dworze, to ty mi mówisz, że mam ci zaproponować, żeby cię podwieźć? Czy jak ty mówisz, że mąż przynosi kwiaty, to ty chcesz, żebym ja ci też przynosił co tydzień? Nie? Że my nie mamy takiej umiejętności do pytania, ale mamy piękną umiejętność odpalenia szajb. czyli różnych teatrów mentalnych w głowie, co on, ona chciał mi powiedzieć, mówiąc to, co mówił. Mam nadzieję, że to, co do tej pory powiedziałam, przekonuje Was do tego, że to jest naprawdę diabelski taniec, ten szakalowy. I to jest taki taniec, w którym nie pozostaje nam nic innego, jak na koniec się po prostu wyżygać na kogoś albo na siebie. Czyli albo ktoś jest beznadziejny i cały świat jest beznadziejny, albo ja jestem beznadziejna i jakby nie da się ze mną wytrzymać, czyli powtarzamy sobie albo inaczej potwierdzamy sobie historię takiego trudu, nieszczęścia, byle jakości świata, w którym żyjemy. Ale na szczęście możemy to zmienić. I to, czego się uczymy w porozumieniu bez przemocy, to uczymy się słuchania uszami żyrafy. Moim osobistym zdaniem, nie mam na to badań, około 96% społeczeństwa ma do odrobienia lekcje z uszu żyrafy do wewnątrz i na zewnątrz. A więc jeśli ktoś z Was sobie myśli, kurczę, jestem unurzany, unurzana w szakalowym, to to jest ok, bo tak jesteśmy wychowani. Ale wszyscy możemy się nauczyć nowego sposobu słuchania i słyszenia. I pierwsze uszy, no, które należy sobie wykształcić, nawet nie powiedziałabym, że przyczyścić, tylko nauczyć się na nowo, bo nas tego nie uczono, to są uszy Żerafy do wewnątrz. Czyli ktoś mówi do mnie różne rzeczy, a ja zatrzymuję się na sobie. To jest to, co jest istotą komunikatu ja to jest to, co jest istotą empatii, czułości, czy jakbyśmy tego nie nazywali, to to, że ja mam prawo, odwagę, czas, możliwość zatrzymania się, co ja czuję i czego ja potrzebuję w tym momencie. Czyli jeżeli ktoś mówi do mnie, chciałbym, chciałabym, żebyś częściej przynosił mi kwiaty, to co ja czuję, nie co ja myślę, tylko co ja czuję to ja mogę czuć zaskoczenie bo ja nie wiedziałam, że kwiaty są dla ciebie ważne ja mogę czuć e, zakłopotanie bo zapomniałam o tych kwiatach ja mogę czuć lekkie napięcie bo nie wiem o co chodzi z tymi kwiatami czemu ty mi mówisz że częściej przynosić i czego ja potrzebuję w związku z tym może ja potrzebuję jasności Słuchaj, jak tak mówisz o tych kwiatach, że częściej to jestem zakłopotana albo zakłopotany i chcę zrozumieć, potrzebuję jasności. Powiedz mi, czy to znaczy, że mam ci te kwiaty przynosić co tydzień? Już wyobrażam sobie, jaka będzie reakcja, ale na razie sprawdzamy. Drugie, denerwuje mnie twój głos. To co ja czuję, kiedy ktoś mi mówi, denerwuje mnie twój głos? Prawdopodobnie czuję niepokój. Bo ja nie chcę, żeby kogoś to denerwowało, mogę czuć też zakłopotanie, ale mogę też czuć obawę o relację. No jeśli ktoś mówi, denerwuje mnie to, co robisz, to ja mogę być taka wystraszona nawet. Co, co to znaczy dla nas i dla naszej relacji? Czego ja potrzebuję? Ja potrzebuję zrozumieć, co się wydarza. Być może ja potrzebuję akceptacji. Być może ja potrzebuję relacji i kontaktu i ja chcę o tym pogadać. Zależy mi na tym, żebyś mnie przytulał. Zobaczcie, że w żyrafowym, kiedy ktoś mówi: Zależy mi na tym, żebyś mnie przytulał, to tu się w ogóle nic nie wydarza, bo to nie jest komunikat w żaden sposób naruszający, że do wewnątrz tylko sobie sprawdza, hm, czy ja mam ochotę teraz się przytulić. I tyle. Się nic nie pojawia negatywnego, emocjonalnego. Zależy mi na tym, żebyś mnie przytulał. Okej? Okay. Lubię się z tobą przytulać, będę się przytulać, albo hmm, dla mnie to trudne, jak się dużo przytulamy. Pogadajmy o tym, czego ja potrzebuję, żebym mogła się częściej do ciebie przytulać. Czyli w, w uszach Żerafy do wewnątrz to, co jest ważne, to to, że ja zaczynam od ja. Nie? Co, co to dla mnie oznacza? Czego. Zaczynam od widzenia siebie w tym, co ty do mnie mówisz, w tym, co się teraz między nami wydarza. Ale, żeby to się mogło wydarzyć, to konieczne jest, żebyście. Konieczne, naprawdę konieczne, jest to, żeby codziennie przez co najmniej kilkadziesiąt dni zrobić sobie e, ćwiczenie na empatię dla siebie. Jak ja się czuję, czego potrzebuję, co jest dla mnie ważne, bo wtedy w sytuacjach takich życiowych, kiedy różne rzeczy się wydarzają, to nam jest łatwo poczuć swoje potrzeby. Jeżeli nie mamy dostępu do swoich potrzeb, to się nie zatrzymamy, tylko pójdziemy z automatu albo w uszy szakala na zewnątrz, albo w uszy szakala do wewnątrz. Czyli, yy, mówiąc trochę moim językiem, w uszach żerafy do wewnątrz. Zastanawiamy się nad tym, co mi to robi, kiedy ja słyszę to, co ty do mnie mówisz. Jaka to jest informacja o mnie, co się teraz we mnie wydarzy? Chciałabym przypomnieć, choć już to mówiłam kilka razy, że my zawsze jesteśmy lustrem dla innych ludzi. Jeżeli kogoś denerwuje to, co ja do niego mówię, to to jest informacja o nim. Ale oczywiście, że mnie to porusza, kiedy ktoś mi mówi, denerwuje mnie to, co robisz. Albo kiedy ktoś mi mówi, nie mogę patrzeć, jak jesteś bezczelnie uśmiechnięta na tych zdjęciach, a na Ukrainie jest wojna. No pewnie. Porusza mnie to. I teraz ważne jest, że w uszach żyrafy do wewnątrz, my nie idziemy w to, on mi sprawił przykrość, albo dotknąłeś mnie, albo zraniłeś mnie, wiecie, wszystkie te rany kłute, cięte i szarpane, tylko w uszach żerafy do wewnątrz zatrzymujemy się nad tym, co ten komunikat, który Ty teraz do mnie mówisz, porusza żywego we mnie. Może to porusza we mnie jakąś ranę, która mi krwawi, bo ja bym bardzo chciała być przyjęta z moją radością. Albo bo ja bym bardzo chciała być przyjęta z tym, że ja mam trudno z przytulaniem, bo mnie nikt nie przytulał nigdy. Albo ja bym bardzo chciał być przyjęty z tym, że ja nie pamiętam o tych kwiatach, ale jak mi o tym przypomnisz, to ja będę pamiętać. Zobaczcie, że tu jest cały czas ja. Co to porusza we mnie i że to naprawdę przysięgam i zaklinam was na wszystkie możliwe sposoby, nie jest egoizm. To jest właśnie spotkanie ze sobą. Co to, co to ważnego znaczy dla mnie? Bo tylko jeżeli ja zrozumiem, co to ważnego znaczy dla mnie, to ja zbuduję sobie odporność psychiczną. To potem ludzie będą mówili różne rzeczy do mnie, o mnie, a mnie to w ogóle nie będzie ruszało w takim sensie, że nie będzie mnie to ani krzywdziło, ani nic mi odpalało, tylko będę to słyszała jako coś ważnego dla nich. Jeżeli komuś się nie podoba to, coś, co robisz, to on ma do tego prawo, ale jeśli ty masz zaufanie do siebie. To ty to usłyszysz. Zobaczcie, jeśli szef mówi: Nie jestem zadowolony z Twoich wyników, to przecież on ma prawo być niezadowolony z Twoich wyników. On ma prawo być niezadowolony z Twoich działań. Ale teraz pytanie brzmi: co to mówi o Tobie i Twoich potrzebach? Jak Ty reagujesz? Jeżeli reagujesz dramatem, jak on mógł tak powiedzieć, to być może to jest informacja o Twojej potrzebie zaufania do siebie. Albo być może to jest informacja o twojej potrzebie zaufania do swoich kompetencji. Czemu cię to tak porusza? W uszach żyrafy do wewnątrz kluczowe pytanie brzmi. Jaki głód we mnie porusza ten komunikat? Dlaczego mnie to tak rusza? Dlaczego to mi tak odpala system nerwowy? Nie wiem, umawiam się z Izą, że ma do mnie zadzwonić wieczorem i mamy pogadać o wakacjach. I zadzwoni mówi: Aga, nie dam rady dzisiaj pogadać. Bo jestem zmęczona. I naprawdę chcę pójść spać. Pogadajmy jutro. I teraz zobaczcie, ja mam wybór. Mogę sobie pomyśleć, hmm, jest mi smutno, bo chciałam pogadać. Albo mogę zrobić z tego dramat pod tytułem Nie zależy jej na mnie. A nie jestem dla niej ważna. Jak ona tak może. Co to za przyjaciółka, która obiecuje, że pogadamy o urlopie, a nie gada. W szakalowym idziemy w dramat, i ten dramat nas bardzo oddala od siebie. W żerafowym jesteśmy przy sobie, i to jest taka sytuacja, o której my mówimy win-win, czyli ja mam prawo i ty masz prawo. I to jest szalenie ważne nauczyć się włączać sobie uszy żerafy do wewnątrz. Bo my wtedy rozumiejąc swoją własną potrzebę, e, jesteśmy w stanie się zatrzymać. Jeżeli jej nie rozumiemy, odpalimy atak wobec drugiej osoby. I teraz, jeśli mamy dobrze wyćwiczone uszy żrafy do wewnątrz, to możemy przejść do czwartych uszu, do uszu żrafy na zewnątrz. Czyli. Kiedy ktoś, zwłaszcza kiedy ktoś nas atakuje, albo kiedy ktoś mówi rzeczy, no po prostu obcesowo, szorstko, krytycznie, to wtedy możemy się skoncentrować na jego emocjach i potrzebach i to, co do nas mówi, potraktować jako okazję do wczucia się w emocje i potrzeby drugiej osoby. Czyli. Chciałabym, żebyś częściej przynosił mi kwiaty. Mogę sobie pomyśleć. Hmm, ona potrzebuje bliskości i bycia ważną. Yy, I pewnie jest jakoś smutna. Bo chciałaby być widziana, a te kwiaty są wyrazem bycia widzianą. Zobaczcie, nie biorę tego jako atak. Yy, denerwuje mnie twój głos. Hmm. <laughs> Coś jej nie pasuje w tym głosie, być może z czymś się jej kojarzy, być może coś, co mówię, jest dla niej trudne i ona potrzebuje czegoś ode mnie. Trochę nie wiem czego, ale nie słyszę tego jako krytykę. Mam gotowość do bycia w relacji. Kiedy włączę uszy Szakala na zewnątrz, przepraszam, uszy żerafy na zewnątrz, to ja nie zrywam kontaktu. I teraz nie chodzi o to, że ja usprawiedliwię to, że ktoś mówi do mnie okropne rzeczy, ale ja jestem w kontakcie, że ta osoba czegoś bardzo ode mnie chce. Zależy mi na tym, żebyś mnie przytulał. No to już gadaliśmy o tym, tak? To jest, potrzebuje bliskości, potrzebuje relacji, yy, potrzebuje miłości. Nie, nie biorę tego jako, jako atak, ale może się tak zdarzyć. Że ktoś nas atakuje. Naprawdę, uszy Rafę na zewnątrz doskonale się przydają wtedy, kiedy w realnych sytuacjach jesteśmy po prostu atakowani. Czyli e, nigdy nie można na Ciebie liczyć. Ktoś mówi po prostu takie zdanie. No i teraz mam wybór. Z szakalowego pod tytułem, a na Ciebie to można. Ty sam nigdy nie dotrzymujesz zdania, słowa, a taki jesteś mądry. Mam uszy szakala do wewnątrz pod tytułem, no tak jestem beznadziejna, nawet słowa nie potrafię dotrzymać. Mam uszy żerafy do wewnątrz pod tytułem, hmm, jest mi smutno, bo potrzebuję uznania i zauważenia, że ja bardzo często dotrzymuję słowa. A mogę sobie włączyć uszy żrafy na zewnątrz i pomyśleć, hmm, ona potrzebuje niezawodności i odpowiedzialności, i widzę, że jest w ogromnym lęku i napięciu, kiedy tego nie dostaje. Natomiast czy ja mogę być osobą niezawodną? Czy ja jestem Bogiem? Przypominam, etat Pana Boga jest zajęty. I wtedy mogę spokojnie odpowiedzieć: Słyszę, że zależy Ci na niezawodności. Słyszę, że to dla Ciebie ważne. Widzę Twój lęk. No ale czasami zawiodę, czasami się nie wyrobię. Co ty na to? Zobaczcie, że kiedy mamy włączone uszy żerafy na zewnątrz, uwaga, tylko dlatego, że mamy doskonale rozwinięte uszy żerafy do wewnątrz, to my mamy zgodę na słabość. Ale też w uszach żerafy na zewnątrz łatwiej jest nam słyszeć to, że człowiek, który atakuje sam bardzo się boi. Błagam, usłyszmy to wszyscy razem. Im więcej lęku, niepokoju i bezradności, tym więcej agresji. Agresja jest informacją o lęku, o bezradności. Człowiek, który jest pewny siebie, nie jest agresywny, bo nie musi być. To naprawdę jest znacznie łatwiejsze, kiedy zejdziecie z tego, jak on tak mógł do mnie powiedzieć, no bo przecież to też jest obrona, na to, kurczę, jak bardzo się boi, że musi nam nie krzyczeć. Ale nie przejdę do tego, jak bardzo się boi, że musi nam nie krzyczeć, albo jak bardzo się boi, że jest ironiczny i sarkastyczny, albo jak dużo w nim bezradności, że jest złośliwy wobec mnie. Jeśli nie zbuduję zaufania do siebie pod tytułem, nie zasługuję na takie zachowanie, wiem, że robię wszystko zgodnie z tym, co mogę i co potrafię. Czyli, że do wewnątrz to jest nic innego jak postawa asertywna, tak? Wiem, kim jestem, wiem, co potrafię, wiem, jakie są moje intencje i mam zaufanie do siebie. Czyli inaczej mówiąc. Gdybyśmy wszyscy umieli zaczynać od siebie, czyli czego ja w tym momencie potrzebuję, to uwaga, umielibyśmy stawiać granice, bo jeżeli ja wiem, czego chcę, to ja wprost mówię, czego chcę i na co się nie zgadzam. Czyli umawiamy się na majowy weekend, że spędzimy go razem w północnej Polsce. A ktoś mi przysyła informację, co ty na to, żebyśmy pojechali do Zakopanego? Mając na uwadze swoje potrzeby i drugiej osoby, mówię, nie zgadzam się na zakopane, bo umawialiśmy się, że spędzimy go w północnej Polsce, a potrzebuję, żebyśmy dotrzymywali słowa i trzymali jakąś strukturę. Zobaczcie, że nic się nie odpala. Jest, jest łatwo powiedzieć z potrzeby, czego ja chcę albo czego ja nie chcę. Natomiast mogę sobie podpalać różne rzeczy pod tytułem próbuję mną manipulować, zmienia zasady, traktuje mnie źle, ym, znowu wywiera na mnie presję. No bardzo różne rzeczy mogę powymyślać. Czyli w szakalowym, w tym słuchaniu i słyszeniu my bardzo dużo sobie dopowiadamy, czyli bardzo dużo dokładamy interpretacji na temat drugiej osoby. W żyrafowym mamy bardzo prostą konstrukcję. Czego ja chcę i czego potrzebuję, czego chce i czego potrzebuje druga osoba. Nie przejdziemy do uszu żyrafy na zewnątrz, jeśli nie zrozumiemy samych siebie, bo potem będzie nam trudno widzieć potrzeby drugiej strony, nie mając jasności co do swoich potrzeb. Uszy żerafy na zewnątrz i do wewnątrz dają A. Poczucie bezpieczeństwa, B. Pięknie budują relacje, C. Dbają o bliskość, no i D. Powiedziałabym najważniejsza rzecz, dają szansę na taką szczerość i przewidywalność. Bo co to znaczy? To znaczy, że jeśli ja mówię, chciałabym, żebyś mi przynosił kwiaty, to ja naprawdę mówię tylko o kwiatach. Jeżeli ja mówię. Nie dostarczyłaś raportu na czas, to ja naprawdę mówię tylko o raporcie. Jeżeli ja mówię, chcę, żebyś zrobił, zrobiła to czy tamto, to ja naprawdę mówię tylko o tym. W związku z tym, oczyszczenie swoich uszu z interpretacji negatywnych daje nam szansę na, no, na porozumienie, na wspólne bycie, na jakąś taką łatwość w kontakcie.